Hejka wszystkim, witam was na moim kanale w kolejnym vlogmasie. Nie wiem, który to już, okropnie dzisiaj mi się rzęsy posklejał, ale nieważne, bo nie mam czasu. Słuchajcie, witam się z wami rano w sobotę i jestem mega podjarana, bo jedziemy właśnie po samochód, oglądać samochód. Wyglądam jakoś dzisiaj strasznie jak 7 nieszczęść, ale to jest nieważne, to jest po prostu nieważne, bo jedziemy. O, fajnie, tak trzymam torebkę, także wszystko mi z niej wypadło. Wychodzę, po prostu wstaję, wychodzę i idziemy oglądać samochód i damy wam potem znać, co i jak. Słuchajcie, wróciłam do domu i co mam? Co mam? Kupiłam Peugeota 301 w kolorze czarnym. Jest tak jest naprawdę ładny, jak na wszystkie samochody takie używane w tych pieniądzach, których szukałam, czyli tak do 30 tysięcy, no bo to jest jednak pierwszy samochód. Ja jestem świadoma tego, że ja go na pewno obetrę. Na pewno będzie jakieś, chociażby przy parkowaniu, nie umiem parkować, nie umiem też jeździć za dobrze. Teraz miałam jakoś półroczną przerwę, bo ja to prawko zdałam mega dawno i ja zupełnie nie jeździłam, bo tak naprawdę nie miałam czym. I nie miałam jak po prostu za bardzo. I też nie chciałam, to też kolejna sprawa, nie lubiłam jeździć na manualu mojego taty, więc po prostu nie jeździłam, więc miałam taką długą przerwę i widzicie, ja się teraz bałam wsiąść do tego samochodu i nim wrócić do domu, ale zrobiłam to na szczęście. Jest to automat, właśnie to najważniejsze, bo tego nie powiedziałam. Szukanie automatu używanego w takich pieniądzach to po prostu graniczyło z cudem, naprawdę. I już myślałam, że to się nie uda dosłownie, ale się udało. Naprawdę, jeszcze kobieta, wiecie, niepaląca, młoda kobieta, widać, że samochód zadbany, czysty, po prostu umyty idealnie do tego oglądania, bo to nie jest też taki wcale standard, że ludzie myją ostatnio, no tak mówiłam wam, że już dwa razy byliśmy oglądać samochody, poprzednim razem dosłownie facet tak jakby na pełnym wywaleniu, no nawet nie umył tego samochodu, więc też wiecie, ciężej oglądać, czy ma rysy i tak dalej, jak samochód jest nieumyty, a tutaj rzeczywiście był przygotowany, pomimo tego, że padał śnieg, padał deszcz, to też no, mniejsza była widoczność, ale tam pokonaliśmy parę rysek, jest wiadomo, to też przy słońcu i tak dalej, bez deszczu będzie lepiej widać, no na pewno czarny to się będzie kurzył, będzie się brudził strasznie, jestem tego świadoma. Na początku chciałam biały i też tam moi dziadkowie się dziwią, to ta zmiana zdania, ale wiecie, w momencie, kiedy się kupuje nie nowy, tylko używany samochód i trzeba patrzeć na tyle różnych rzeczy i jest tak mały wybór, szczególnie w Warszawie, czy tam w ogóle w mazowieckim całym województwie szukaliśmy, żeby wiecie, też nie jechać na drugi koniec Polski, to jest naprawdę ciężko znaleźć samochód taki, żeby w 100% wam odpowiadał, a jeszcze kolor to już tak naprawdę jest ostatnia rzecz, na którą trzeba patrzeć, więc ja rzeczywiście marzył mi się biały, natomiast no to już nie ma takiego większego znaczenia w momencie, kiedy tutaj mam wszystko idealnie, przede wszystkim mam automat, bo jeszcze na początku szukaliśmy manuala, jeszcze było to dla mnie spoko, ale w momencie, kiedy ja zaczęłam mieć po prostu tak się trząść ze stresu, gdy jechałam tym manualem, bo wiecie, nie jestem w stanie tyle rzeczy na raz. Nie, po prostu manual jest dla mnie zbyt męczący. To zmienianie, nawet zmienianie biegów, może to nie ma takiego dramatu, ale po prostu wiecie, o co mi chodzi głównie? O sprzęgło. Ja nienawidzę sprzęgła i dosłownie dla mnie to wciskanie, puszczanie sprzęgła w każdym samochodzie działające inaczej. Ja się nie potrafię do tego sprzęgła przyzwyczaić. To była dla mnie katorga jeżdżenie samochodem w manualu. Więc mam mój automat. Proszę bardzo, mam kartę pojazdu już tutaj z dowodem rejestracyjnym. Muszę teraz jechać do urzędu, przerejestrować ten samochód na mnie. Mam na to 2 tygodnie, więc trzeba to zrobić teraz, bo wiecie, później będą święta, Sylwestra, więc to wszystko też będzie pozamykane, więc muszę się teraz z tym spiąć i to zrobić. Tak się cieszę. Ja jestem cała aż w emocjach. Nie mogę, bo teraz miałam się rozdzwonić na uczenie się, ale po prostu jestem tak w emocjach, że nie spodziewałam się tego zupełnie, że na tych w grudniu w ogóle. Kto przed świętami szuka samochodu? Raczej mało osób. Ale w ogóle też problem z tym samochodem jest taki, że nie było nim dużego zainteresowania. Ta kobieta mówi, że od paru miesięcy on tam stoi i za bardzo... No nie było, no po prostu... Ludzie się tym nie interesują. No dlaczego? Bo to jest po pierwsze automat, po drugie ma słaby silnik, bo to jest 1.2, tak, czyli 1200. Ja się na tym nie znam, ale wiem, że to ten jeden ze słabszych i po prostu ma to przyspieszenie takie wolniejsze. Jest lekki i też no ciężko się nim jakoś tak, wiecie, na trasie, jakieś takich ekspresówkach wyprzedzać, no to tak... No ta kobieta mówi, że ona to tak max 120 km na godzinę nim jeździ, bo po prostu jak jest więcej, no to już czuć taką trochę niestabilność przez to, że jest taki lekki. Ale czy ja będę jeździła więcej niż 120? No raczej nie. Po mieście nawet nie ma gdzie.
No i to jest super, że to jest automat, bo to zmienianie biegów co chwilę z jedynki na dwójkę w korkach to jest masakra, więc po prostu mam wreszcie mój wymarzony samochód. Tutaj Wam mogę jeszcze wkleić, jak on tam się prezentuje i jestem naprawdę bardzo zadowolona. Jeszcze nam zeszła scena kobietka, no naprawdę mega miła, serio, podpisaliśmy umowę, wszystko na spokojnie tutaj się obyło, pojechaliśmy z nią na stację diagnostyczną, bo akurat było blisko, zrobiliśmy przegląd i od razu jeszcze się nauczyłam tankować, bo nigdy już nie tankowałam i od razu akurat dała nam z pustym bakiem praktycznie, więc ledwo dojechaliśmy do tankowania i pierwszy raz tankowałam, nie wiedziałam, że trzeba być ostrożny, żeby tak ten nie leciało z tego. Boże, słów mi brakuje, wiecie o co chodzi na pewno, więc trochę mi tam poleciało, ale no nigdy tego nie robiłam, tak jak mówię, już pierwsza stówka poszła, na stówkę na razie zatankowałam. Z parkowaniem miałam problem, bo ten samochód jest duży i ja zawsze, wiecie, na jazdach jeździłam Hyundai'em i20 i on był malutki i w ogóle byłam, no tak, nawet nasz samochód jest mniejszy, byłam przyzwyczajona po prostu do mniejszych samochodów, a ten jest w sedanie, ma ogromny bagażnik, naprawdę ma taki bagażnik, że jestem pewna, że my z tego samochodu mojego będziemy częściej korzystać, jadąc na przykład gdzieś na działkę czy do rodziny, gdzieś jak wyjeżdżamy i mamy dużo tobołu do zabrania, to nasz samochód ma dużo mniejszy bagażnik niż ten i tutaj do tego się wejdzie dużo więcej. Naprawdę uważam, że za te pieniądze to jest perełka. To jest po prostu perełka. Słuchajcie, montuję ten film, ale mała bardzo ważna wstawka, bo zapomniałam Wam powiedzieć w sumie najważniejszego w tym filmie. Chciałam tutaj przynajmniej wobec serdecznie jeszcze raz podziękować moim dzieckom, którzy dali mi dużą, znaczną część pieniążków na ten samochód. Także tutaj jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, bo bez Was by to się po prostu ten zakup no nie mogłabym go tak szybko zrealizować, także dziękuję pięknie. Już nieważne, kolor jest nieważne, jest nic, że ma porysowane lusterka z boków, bo to jest jedyny taki, bo tak to jest za dużo nie ma, tylko lusterka są przetarte i to obydwa, jedno bardziej, drugie mniej, ale obydwa są przetarte, ale to mi nie robi żadnej różnicy, bo po prostu ja na pewno też je przetrę, więc by i tak czy siak byłyby przetarte, nieważne czy kupiłam z przetartymi, czy bym je przetarła, nie, no dobra. Nie będę tak sobie wmawiać, bo jeszcze jakąś większą kolizję spowoduje, ale no jestem tego świadoma, to jest pierwszy samochód, więc na pewno bym go i tak przytarła. Jestem taka szczęśliwa, chyba to widzicie, więc fajnie bardzo, będę jeździć, będę musiała się przemóc, fajnie, że teraz pojechałam, już tam mój wujek mnie instruował, jak się w ogóle z automata korzysta, bo ja nigdy automatem wcześniej nie jeździłam, to macie dosłownie dwa pedały i tak naprawdę jedna noga jest bezużyteczna. Prawą nogą wszystko, raz hamulec, raz gaz, bez żadnej filozofii, ale co jest fajne, to jest taka skrzynia półautomatyczna. Czyli w momencie, kiedy ja właśnie pojadę na trasę jakiegoś szybkiego ruchu i będę jednak chciała kogoś wyprzedzić, chciała szybciej po prostu zrobić przyspieszenie, to ja mogę sobie przełączyć na tą skrzynię tak jakby manualną i tam sterować tymi biegami. Normalnie wtedy przerzucam dwójka, trójka, tylko tak inaczej to trochę działa, ale nadal mogę to robić i po prostu wtedy tak jest przyspieszenie o wiele szybsze, już to wszystko testowaliśmy. No jest naprawdę sprawne, wszystko działa, przegląd techniczny przeszedł bez zastrzeżeń. Jedyne co to opony trzeba będzie wymienić, bo opony są bardzo stare, już 11-letnie, więc już są w stanie no takim dosyć marnym, więc to dochodzi. Olej też niedługo wymienimy i jakiś tam pasek rozrządu, nie wiem nawet co to jest tak szczerze, ale podobno trzeba to zrobić. Także tutaj z trzema chłopami pojechałam, wszyscy tutaj sprawdzili wszystko, z każdej strony go obejrzeli, więc naprawdę no wiemy, że kobietka nas nie oszukała i że żadnych większych skurczek nie było, tam wszystko, no jest naprawdę z każdej strony sprawdzony i jest super, bo po prostu to sprawdziliśmy, także jestem bardzo zadowolona i trzymajcie kciuki, żebym się w końcu przełamała i nim jeździła i to tak sama, bo się, na razie nadal z niego nie wsiądę sama. W sensie dosłownie wezmę Maćka, wezmę Patrycję, wezmę Damiana, nie wiem, Laurę, każdego, kto po prostu ma jakiekolwiek pojęcie o jeździe, żeby siedział obok mnie i mi mówił, bo i to jest kwestia tego, że nie mam na tyle podzielnej uwagi, mam wrażenie, żeby na wszystkim się skupiać i tu o tym zapomnę, tam o tym, więc jak to, niech ta osoba siedzi obok mnie i po prostu chociaż na początku mnie instruuje, to będzie bezpiecznie, myślę, dla wszystkich ludzi dookoła. Dobra, jak już tutaj sobie stoicie, to otwórzmy już sobie, dzisiaj jest 10 grudnia chyba. Tak, otwórzmy sobie kalendarze, mamy dzisiaj cuksa z króliczkiem, a nie, sorry, to pies, bo mamy napis pogłaszcz psa. No, psa nie mam, króliczka niestety też już nie, bo zmieniając temat, to też ja o tym tutaj nigdy w sumie
nie wiem dlaczego akurat z kalendarza adwentowego do tego nawiązujemy, ale pojawiły się przed ostatnimi vlogmasami pytania co z tukiem, jak pokazywałam tutaj mój cały pokój, to właśnie były pytania, gdzie się podział tupek i rzeczywiście macie prawo się nad tym zastanawiać, ponieważ ja tutaj o tym jeszcze nie mówiłam nigdy na YouTubie, bo to jest dla mnie taki temat, nie wiem, już widzicie, że mi się głowa załamuje, po prostu jakoś tak mi jest smutno, jak o tym mówię, więc wolę o tym nie mówić. Dodałam raz TikToka, na TikToku napisałam, ci, którzy mnie tam śledzą, to mają pojęcie, bo po prostu znalazłam po śmierci już tupka, jak można tak powiedzieć, znalazłam TikToka po prostu z wakacji nagranego z nim i po prostu tak się wzruszyłam, ale był tak też słodki ten TikTok, jak sobie dajemy buziaczki z tupkiem, więc dodałam go i właśnie tam was poinformowałam, że niestety już ode mnie odszedł. To już się stało pod koniec wakacji, ale nie wiem dlaczego omijam jakoś ten temat szerokim łukiem, bo po prostu to jest przykre, więc tak, tupek niestety ode mnie odszedł i aktualnie nie mam mojego stworka potworka do przytulania się. No ale co? Może jak się przeprowadzę już na swoje, to pomyślę o jakimś zwierzaku. No niestety, tak to już bywa. Wiecie, najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że no dla niektórych to się może dawać tylko królik, że z nim jakiegoś takiego większego kontaktu nie ma i rzeczywiście ten królik na nic nie reagował i że też za długo się przytulać nie lubił na rękach, też za długo nie lubił być, więc można powiedzieć, że taki stworek antyludzki, ale ja widziałam w nim takie pewne odruchy takie, że naprawdę do mnie przychodził czasami, czasami do mnie wskakiwał do łóżka i ze mną spał, więc to jest takie naprawdę, no był po prostu słodki i był jakiś taki, no nieważny, po prostu był i to było dla mnie coś takiego fajnego. Nieważne, nie kontynuujmy już tego tematu. Po prostu otwórzmy kolejne okienko. Zacznijmy ten temat, ale w sumie miałam o tym nie mówić, ale stwierdziłam, że w sumie zasługuje się na jakieś tam chociaż parę słów na ten temat, żeby tak was tutaj już nie trzymać w niepewności, bo ludzie, którzy są ze mną długo, to na pewno wiedzą, że od po prostu początku kanału on praktycznie ze mną jest i czyli przez najważniejsze, bo ja od 6 lat prowadzę ten kanał, od 6 lat go też, ponad 6 już go miałam i po prostu całe najważniejsze lata mojego życia ze mną przeżył i takie moje dorastanie i te wszystkie, no tak jak mówię, w najważniejszych momentach życia. Dobra. Dzisiaj w kalendarzu taka świeczka, kolejna taka fajna właśnie, już nie tylej, tylko taka pełnowymiarowa jakby. I mamy o zapachu orchidei. Bardzo ładne, już nie świąteczne, większość tutaj mamy rzeczywiście świątecznych zapachów. Fajnie, że dali też coś dla odmiany takiego, że cały rok bardziej będę to palić. Takie kwiatowe typowe, ale ja ogólnie nie przepadam za kwiatowymi zapachami świeczek. A ta akurat mega mi się podoba. W tym kalendarzu mamy zwykłą, klasyczną, czerwoną bombkę. Spoko, przyda się na pewno. Herbatek nie otwieram, bo to nic ciekawego, ale ostatnio co nam zostało to coś od Laury. Dziwny kształt, taki naprawdę, niby prostokąt, ale tutaj taki wystający, coś dziwnego. O, mamy dwie... Ja już widzę, co to jest. Ejcie, tak jakieś emocje przeze mnie. Ja przed chwilą prawie popłakałam ze szczęścia przez ten samochód. Teraz się prawie popłakałam przez to, o czym wam opowiadałam. A teraz znowu chcę mi się... Bo widzę już, co to jest. Widzę, że jest to pomadka. Ja mówiłam Laurze, że ja chciałam tę pomadkę, ale szczerze mówiąc nie spodziewałam się, że ona mi ją kupi, bo to trzeba złapać naprawdę dobrą promkę, żeby tą pomadkę znaleźć, bo wiem, że ona jest dosyć droga ogólnie, tak stacjonarnie. Maybelline New York Superstay Vinyl Ink. Jak były te matte ink, to ta jest podobno jeszcze lepsza, jeszcze trwalsza, jeszcze dłużej się utrzymuje. Co to jest za kolorek, żeby wam tu od razu powiedzieć? 15 Peachy. Tak, to jest chyba właśnie ten, co chciałam. Nie testowałam jej nigdy, ale wiem, że mnóstwo influencerek ją poleca i że ona naprawdę ma super trwałość. Więc zobaczcie, tak, no pewnie wiecie, o której mówię, ale ta. I to jest właśnie ten kolorek, 15. I drugą rzecz zobaczmy, bo to już nie wiem, co to jest. Perfumy! O, tak, wiem o co chodzi, bo ona coś mówiła, że coś dodaje mi od siebie do jednego okienka, żebym miała takie bardziej urozmaicenie. Że taki prezent od niej. Także dziękuję bardzo, bardzo mi miło. Dostałam z pryskich perfum 34. Ciekawe, co to jest, potem sobie przeczytam, co to jest, bo to są zamienniki perfum, co nie? Zamienniki jakichś takich markowych. Sprawdźmy. Co to za zapach? O, bardzo fajny, świeży taki. No, taki... Uj, mogę powiedzieć, że naprawdę będę go używać, bo taki mój zapach. Bardzo fajne. Dziękuję bardzo. Naprawdę dzisiejsze okienko chyba wygrywa jak na razie. Na razie wygrywa. Także dobra, dzwonię do Laury, bierzemy się za naukę i muszę coś zjeść jeszcze. Jestem taka w emocjach dzisiaj, że szok. Dobra, słuchajcie, ja robię przerwę w nauce, postanowiłam, że
przetestuję tą pomadkę. Może dzisiaj ją w ogóle nałożę na wieczór, jak będzie ładna. O, super kolor. Super, bardzo ładny. A mi się tak fajnie powiększyło usta. Wydaje mi się, że ta konturówka z Biedronki plus ta pomadka to będzie moje ulubione lip combo nowe. Bo już widzę, że jest super. No, pięknie wygląda, naprawdę. Zobaczymy jak z trwałością, ale kolor ma naprawdę ekstrem. Czyli słuchajcie, siedzę, właśnie się szykuję, bo za chwilę wychodzę na imprezę, nie wiem, w sumie taką bardziej posiadłówę ze znajomymi, można powiedzieć, w domu. I to ma być taka jakaś ala wigilia. Nie wiem, co to będzie, mój kolega wymyślił coś takiego. Pozdrawiam cię, Franek, jak oglądasz, bo wiem, że czasem ogląda, ale pewnie tylko czasem, więc pewnie tego akurat nie obejrzy. Ale jakaś ma być wigilia, tak? I to za chwilę kupić pierogi, bo każdy ma przynieść takie serio danie, ale wigilijne. Zobaczymy, kto to zrobi. Oczywiście nie umiem nic zrobić samo, więc po prostu kupię te pierogi, tak? No cóż, no lepiej trzeba to niż nic. Właśnie się lekko ogarniam. Miałam przed chwilą polski, korepetycję z polskiego z panem, który jest egzaminatorem i dowiedziałam się tyle po prostu takiej merytorycznej wiedzy i tyle rzeczy, których nie wiedziałam i które mnie tak zszokowały też, że aż po prostu szok. No, ogólnie spoko, bardzo. Jeszcze bardziej się stresuję tym egzaminem ustnym, powiem wam, że powiedział mi ten pan, że dosłownie to ma wyglądać jak taka mówiona rozprawka, musi być, znaczy to wiedziałam mniej więcej, że ma, no mówiąc też musimy zrobić jakieś wprowadzenie, czyli ma być ten wstęp z taką allatezą, z rozwinięciem, z zakończeniem taka, no wiadomo, no nie macie jak zrobić akapitów mówiąc, tak, ale że to ma być jakoś tak wybrzmieć, ale nawet jeżeli powiecie 100% dobrze pracę, choć mimo to, że nawet jak nie zrobicie żadnego błędu, w ogóle wszystko bezbłędnie powiecie, to za każde takie takie zacięcia, zbieranie myśli, wiecie, czy to przez stres, czy to przez próbę zebrania myśli, to oni wam odejmują punkty za to po prostu. Nawet jeżeli wszystko, co powiedzieliście, było dobrze, idealnie, to za takie zatrzymania macie odjęte punkty. I uważam, że to jest strasznie niesprawiedliwe, bo no jednak to jest odpowiedź ustna i każdy z nas raczej się będzie stresował dosyć, więc ciężko jest zebrać myśli w sekundę, tak, i mówić bez zatrzymywania się. Nawet ja na filmach, w momencie, kiedy się nie stresuję, jest mnóstwo opcji, zauważcie, no może się na tym nie skupiacie, tak, ale na pewno jest mnóstwo momentów, w których ja właśnie robię takie przerywniki na moje, żeby zebrać myśli i zastanowić, jak wam to w ogóle najlepiej powiedzieć, a nawet się tego nie kontroluje. No właśnie nawet na przez sekundę to zrobiłam i to tak zupełnie, właśnie teraz zdaję sobie z tego sprawę, ile ja na co dzień robię takich przerywników, a nawet to, że ustnie, trzeba to jakoś wyeliminować. I to mnie jeszcze bardziej stresuje w tym wszystkim i chyba lepiej się po prostu na tym nie zastanowić, o tym nie myśleć, bo jak ja zacznę narobić wszystko, żeby nie robić przerywników, to ja zacznę wyrzucać siebie te słowa jak najszybciej i tak naprawdę nie skupię się na sensie tego, co chcę powiedzieć, więc już wydaje mi się, że lepiej przyjąć taktykę, żeby mówić wolniej i robić te przerywniki, ale zastanawiać się serio faktycznie, co chcecie powiedzieć, żeby to miało, wiecie, sens. No bo może co z tego, że ja powiem to wszystko szybko, w sensie, no za szybko też wiadomo, nie można powiedzieć, bo jest jakiś tam czas na mówienie, ale nie robiąc przerywników, jak ja wyrzucę z siebie po prostu jakieś randomowe informacje, które nie mają pokrycia. No nie wiem, ogólnie tam o rozprawce dużo mówiliśmy, ja chciałam takie spotkanie przed egzaminem, wiecie, próbnym mieć po prostu, żeby się troszeczkę sobie przypomnieć te ważniejsze rzeczy. Dzisiaj znowu zrobię cold make-up taki trochę, no nie, w sumie nie taki cold, ale dam cold rozświetlacz. Ja naprawdę teraz... Wczoraj zrobiłam pierwszy raz taki serio prawdziwy cold make-up. Tak myślę, że on tak powinien wyglądać i naprawdę bardzo mi się podobał. Damianowi też mówił, żebym się tak częściej malowała. Właśnie taki duży róż, tutaj róż na ustach, tutaj wiecie, taki chłodny rozświetlacz i że to fajnie wyglądało, więc będę się tak częściej malować, szczególnie z tymi naocznikami. Ale dobra. Jestem chyba gotowa, tylko coś się jeszcze ubiorę, może bardziej zaawansowanego. Rzeczywiście chcę w taką pogodę naprawdę ubierać jakoś ładniej. Musi być mi ciepło, nie? Szczególnie, że jestem przeziębiona znowu. Znowu jestem przeziębiona. Kochani, to już byłoby na tyle w tym filmiku. Choinka już jest, stoi tutaj u mnie w pokoju na razie. Jest
cały jakiś rozgardiasz tutaj, nie wiem o co chodzi, zobaczcie ile pudeł jest w tym pokoju, więc po prostu nie ma co tego kontynuować, bo my się musimy zastanowić, gdzie ta choinka będzie stała, czy tutaj, czy w salonie, bo my na razie nie chcą jej w salonie, a już bym chciała, żeby ta choinka była, więc chyba chwilowo stoi tutaj, ale ja byłam pewna, że ona jest mniejsza, ona jest naprawdę, no jest wielka zresztą, jak widzieliście sami, więc na razie stoi taka w pół ubrana, pół nie, bo zgubiły się jakieś jedne lampki, nie wiem, jakiś straszny rozgardiasz, po prostu w kolejnych vlogmasach, jak już będzie gotowa, to wam pokażę i tyle. Myślę, że to nie jest nic ciekawego, co roku ten sam proces, ubieramy choinkę, wielkie mi wydarzenie, wow, ubieramy choinkę, co roku tą samą, że nie, w tamtym roku byliśmy żywą, to sorry, a w tym nie kupujemy żywej, tylko mamy sztuczną, więc o to łatwiej, ale z tej żywej zawsze się sypie, możecie napisać w komentarzach, czy jesteście team żywa, czy sztuczna, bo ja mam w sumie trochę tak, od czasu do czasu fajnie rzeczywiście żywą mieć, ale jednak tyle się z niej sypie, tyle z nią roboty, sprzątania i no... Sztuczna też jest spoko. Jeszcze szczególnie, że teraz sztuczne naprawdę robią tak ładne, że w ogóle nie widać. A ten zapach, nie oszukujmy się, kiedyś może rzeczywiście choinki miały ładny zapach, teraz już nie za bardzo. No, w każdym razie to byłoby na tyle. Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Zostawiajcie kciuki w górę, widzimy się już niedługo. Buziaki!